W Zespole Kształcenia Zawodowego odbył się drugi powiatowy konkurs fryzjerski, którego tematem były lata 20 i 30. Pod patronatem medialnym telewizji Tetka w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie odbył się drugi powiatowy konkurs fryzjerski. Jego inspiracją były lata 20, lata 30, charakterystyczne dla tego okresu wyszukanego, a zarazem wysublimowanego smaku mody i fryzur. Loki opadające na ramiona, pukle, gładkie upięcia, koki, brokaty, lakiery, wstążki, opaski, kwiaty, perły i wreszcie pawie pióra wpięte we włosy dopełniał odpowiedni strój. Wieczorowe i koktajlowe suknie kobiet. To wszystko można było zobaczyć podczas konkursu, do którego przystąpiło 12 uczestników, uczniów fryzjerstwa ze Skarszew, Starogardu Gdańskiego oraz Tczewa. Chcemy w ten sposób, by zmobilizować młodzież do jeszcze większego wysiłku. Chcemy zapromować zawód fryzjera, który można powiedzieć jest takim zawodem kreatywnym, wymagającym od uczniów wysiłku, myślenia, innowacyjności, aczkolwiek czasami wydawać by się nam mogło, że ten zawód kojarzy się z zupełnie czymś innym. Chcemy, by uczniowie w ten sposób mogli zgłębiać wiedzę, poszerzać ją, ale przede wszystkim chcemy, by młodzież, konkurując ze sobą, miała możliwość spostrzeżenia, zobaczenia, co potrafią inni uczniowie, co potrafi konkurencja, jak ta konkurencja na rynku wygląda. Adepci nożyc i grzebienia w czasie 60 minut musieli na głowach modelek stworzyć fryzury tożsame dla lat 20. i 30. Spytaliśmy o ich odczucia i sposób na ułożenie fryzury. To jest dosyć obfita. Są to dwa zwinięte rulony. Chyba to wszystko. Czy fryzura będzie długa z opadającymi włosami na ramiona, czy będzie krótka? Z opadającymi włosami na ramiona. Czy będą jakieś zdobienia? Nie. Fryzura będzie upięta w kok. Na dole włosy są wyprostowane, góra jest skręcona. Po bokach będą wypuszczone fale i zrobione za pomocą gumy do włosów. I ten koczek będzie tak na dole upięty. Góra będzie podniesiona i będą dodatki pióra. A jak zdaniem jednej z trzyosobowego składu jury, jurorki, radzili sobie przyszli mistrzowie nożyc i grzebienia? Te fryzury są bardzo trudne. Niektórzy rzeczywiście uczestnicy stanęli na wysokości zadania. Niektórzy jeszcze muszą troszkę popracować. Natomiast no, największym profesjonalistą zdarzają się różne gafy i tak dalej. To nie znaczy, że trzeba rezygnować, tylko dalej ćwiczyć. Niewątpliwą atrakcją drugiego powiatowego konkursu fryzjerskiego był pokaz Szymona Biolika ze studia fryzur w Tychach, który mówił o trendach koloryzacji oraz technikach awangardowego strzyżenia włosów. Wchodzą koloryzacje bardzo naturalne, rozświetlone tylko przez słońce, żeby to były takie naprawdę delikatne refleksy. Strzyżenia, ja wykonuję akurat strzyżenia awangardowe, więc tutaj pokażę trzy strzyżenia takie mocniejsze, żeby było widać różnicę. Będę strzygł dziewczyny z długich włosów na krótko. Punktem kulminacyjnym tegoż konkursu był pokaz uczesanych modelek. Wszystkie prezentowały się na wybiegu znakomicie. Aplauz zgromadzonych widzów i zaproszonych gości był tylko tego dowodem. Młodzież biorąca udział w drugim powiatowym konkursie fryzjerskim zawalczyła o statuetkę Złote Nożyczki. Pierwsze miejsce zajęła Dagmara Jabłońska z CKZ Nauka w Tczewie, drugie Patryk Wełmiński z TEB Edukacja ze Starogardu Gdańskiego, trzecie Paulina Ellert z ZSBiO w Tczewie. A nagrodę publiczności otrzymała Karolina Czajnojan z ZSBiO w Tczewie, a jej szkolny kolega Karol Myszk otrzymał nagrodę od dzieci.